Hej, siemano, cześć, ja jestem oczywiście Fisiel i zapraszam Was bardzo gorąco do oglądania kolejnego filmu na moim kanale. Tym razem jest to pierwszy odcinek z serii Faili polskich streamerów, czyli serii, która bardzo dobrze wypadła w głosowaniu w ankiecie z poprzedniego filmu. Na początku chcę powiedzieć, że jeśli chcecie więcej niż 3 faile w jednym odcinku, to dajcie znać w komentarzu. Zauważyłem, że duża ilość osób oglądająca moje filmy nie subskrybuje kanału. Możecie to nadrobić klikając teraz w przycisk subskrypcji. Tymczasem ja zapraszam Was do oglądania. Miejsce trzecie, telefon. Zaczynamy od jednego z najbardziej znanych polskich streamerów. Właściwie w tym failu nie chodzi tyle o niego, co o jego żonę. Już zapewne domyślacie się, że mówię właśnie o Paulince, żonie Izaka. Podczas jednego z dość niedawno odbywających się streamów Izak miał numer do swojego widza. Jednak nie zadzwonił on sam, a zrobiła to Paulinka. Reakcja widza po odebraniu telefonu jest po prostu bezcenna. Cześć, mówi Paulina Skowerska. Z kim rozmawiam? Słucham, jak masz na imię? Jan Kielar. Cześć, Janek. Co tam słychać o ciebie? A kim ty jesteś? Skąd jest? Rozgłoś. Jesteś biedny, odzwaniaj. Odzwaniam. Jakim ty jesteś? Miejsce drugie, Paw. Przechodzimy do nieco obrzydliwej sytuacji. Mowa tutaj o zajściu, które miało miejsce na streamie Daniela Magikala, osoby, którą pokazywałem już w jednym z moich filmów. Tym razem jest to coś mocniejszego niż deska w głowę. Otóż kiedy Daniel na streamie rozmawiał z ludźmi na Omegle, oczywiście popijając jakieś mocne trunki, spotkał pewną dziewczynę. Dziewczyna ta była bardzo radosna, rozmowa się kleiła. Daniel chciał więc walnąć sobie kolejkę, prawdopodobnie była to wódka albo whisky. Tak mi się wydaje, ale znawcą nie jestem. Jednak nasza gwiazda zrobiła to zbyt szybko, w dodatku Daniel wypił już dość dużo, co wszystko razem zaowocowało zwróceniem części substancji z powrotem do szklanki. Oblecha, nie? Możesz sobie streama włączyć, ale bez dźwięku, nie? Wyłączyłam go, okej. Zdrowko. Zadłowiłem się. Jestem. Oj, kurwa. Tam? Smakowało? Jeszcze raz? Dawaj jeszcze raz. Nie wiem jak ja. Ale zwała. Narzygał sobie do szklanki. To ci narzygałem. Miejsce pierwsze, telewizor. No i na miejscu pierwszym wszystkim dobrze znana postać z ekipy Inet Cox. Mowa oczywiście o Patryku i Zim Dzięciole, który ostatnio na swym streamie palnął niezłego fejla. Kiedy spojrzycie na kamerkę Patryka, zauważycie, że za nim znajduje się telewizor. Z tym właśnie sprzętem wiąże się ciekawa historia. Pewnego razu na telewizorze wyświetlał się film dla dorosłych. Izzy nie zauważył tego, dopiero po kilkunastu sekundach oraz śmiechach swoich znajomych zobaczył, o co chodzi i szybko poszedł wyłączyć telewizor. Ta akcja zdecydowanie wygrała dzisiejszy odcinek. Pani pisze na tym czacie! Oni przy spodni ciśnie, czym się wydaje. No, takie są właśnie w tym, w telewizji. Easy. Co jest? Zaraz przyjdzie. To już koniec tego filmu. Jeśli macie jakieś inne fejle polskich streamerów, podsyłajcie śmiało na mojego Facebooka. Macie link w opisie. Zachęcam do zalajkowania tego filmu, jeśli przypadł Wam do gustu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!